Hej, hej. Wiosenne porządki. Wiatr potargał folię, więc trzeba się jej pozbyć. Użyjemy ostrego narzędzia i wytniemy ją. Powiem wam tak, że folia, jak na, to jest czterosezonowa folia, ona wygląda przyzwoicie. Jeszcze jest mocna, mimo że konstrukcja z prętów żebrowych nie jest ani przepalona, ani przetarta. Także ona by spokojnie mogła jeszcze wytrzymać. Ale dlaczego się porwała? Nie dlatego, że były silne wiatry, chociaż to też swoje zrobiło. Ale spójrzcie tutaj. Wstrętne kocisko właziło i pozostawiało pazurami dziury. Tam u góry tak samo. I od tego się zaczęło. I może też na tych żebrówkach trochę się przetarło. Ale w głównej mierze sprawa kota. Ja się biorę za robotę. Tą folię sobie wytnę. I będziemy myśleli nad założeniem nowej. Działamy. Ja już jestem po szybkim demontażu. Powiem tak. Tunel wygląda paskudnie. Zobaczcie. Bez folii. Trochę pracy mnie jeszcze czeka przy nim. Większość folii pójdzie do wywalenia do żółtego worka. Ale część folii jest w całkiem dobrym stanie. Mam pomysł, jak ją wykorzystać. A wy też podpowiedzcie mi, jak mógłbym wykorzystać folię, która jeszcze się nadaje w dużych kawałkach. Hej, hej. Pozdrawiam wszystkich z Gór Świętokrzyskich. Gałgan, gdzie masz kapelusz? Kapelusz? To jest zimowe, a ja już czuję wiosnę. A, ciepło. Ciepło.